Bibliofilkę z miłości do książek. Cześć kochani, opowiem Wam dzisiaj o książce pięknej, ciepłej, pełnej słońca i szumu morskich fal. O książce, w której Colin Firth, znany filmowy aktor, jest dla trzech bohaterek ucieleśnieniem męskiego ideału. Marzą, by jak w filmach z jego udziałem przeżyć romantyczną miłość pełną uniesień. Życie jednak nie jest bajką. Stawia przed każdą z kobiet trudne wyzwania i przynosi ciężkie chwile. Wszystko jednak dąży do szczęśliwego zakończenia. Akcja powieści pod tytułem Poszukiwany Colin Firth rozgrywa się w małej nadmorskiej miejscowości, Buff Bay Harbor. To właśnie tam przecinają się losy trzech kobiet, a najbliższe dni mają być przełomowym czasem w ich życiu, pełnym emocji, wzruszeń, ale też poważnych decyzji i zmian. 22-letnia Bea Crane miesiąc wcześniej dowiedziała się, że będąc niemowlęciem, została adoptowana. Wszystkie ślady do jej biologicznej matki prowadzą właśnie tu, do Buff Bay Harbor. Dziewczyna za wszelką cenę chce odnaleźć matkę i dowiedzieć się czegoś o swojej prawdziwej rodzinie i okolicznościach podjęcia decyzji o jej adopcji. Gemma Hendricks ma 29 lat i jest dziennikarką. Praca jest dla niej pasją i daje jej spełnienie. Gdy niespodziewanie zostaje zwolniona, czuje, że traci grunt pod nogami. Sprawy nie ułatwia nadopiekuńczy mąż, który chciałby wyprowadzić się na przedmieścia i powiększyć rodzinę. A Gemmę widziałby jako wychowującą dzieci matkę, zajmującą się tylko domem i niczym innym. Małżeństwo zaczyna przeżywać kryzys i Gemma z ulgą wyjeżdża nad morze na wesele przyjaciółki. Tydzień pobytu przedłuża się do trzech, a ona ze zdumieniem odkrywa, że jest w ciąży. Przeżywa masę rozterek, czy będzie dobrą matką i czy pogodzi życie rodzinne z pracą zawodową. Weronika Rousseau to 38-letnia, atrakcyjna kobieta, która posiada pewien niezwykły talent. Piecze specjalne ciasta, które leczą duszę. Jej tarty noszą oryginalne nazwy, na przykład Pokochaj, Uwierz w siebie czy Wyrzuć z pamięci. Oprócz tego, że wypieki są przepyszne i bardzo popularne w całym Buff Bay Harbor, klienci zarzekają się, że zjedzenie odpowiedniej tarty naprawdę przynosi ukojenie i pomaga poradzić sobie z problemami. Weronika Rousseau skrywa też pewną tajemnicę z przeszłości, która ma związek ze wspomnianą tu już Beą. Tego lata do Buff Bay Harbor przyjeżdża też ekipa filmowa i wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza płeć piękna, zaczynają oczekiwać na aktora grającego główną rolę, Colina Firtha. Przystojny aktor zachwyca nie tylko swoją urodą, ale też dobrymi manierami, elegancją i wyjątkową kurtuazją wobec kobiet. Do jego wielbicielek należą również nasze trzy bohaterki. I choć na każdą wzmiankę o aktorze reagują przyspieszonym biciem serca, życie pokazuje im, że prawdziwa miłość czai się tuż za rogiem. Zamiast wypatrywać oczy za niedościgłym ideałem, czasem warto rozejrzeć się wokół siebie. Książka Me i March jest cudowną, pogodną, lekką lekturą, idealną na letnie, wakacyjne wieczory. Zalicza się z pewnością do gatunku literatury kobiecej i gwarantuje mile spędzony przy jej czytaniu czas. Zapraszam Was teraz do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Poszukiwany Colin Firth, z którego dowiecie się co nieco o magicznym działaniu ciast. Do książki nie zostały dołączone przepisy kulinarne z tego prostego powodu, że pozytywne oddziaływanie specjalnych eliksirowych ciast Weroniki, czy to tarty czekoladowo-karmelowej Pokochaj, czy limonkowej Uwierz w siebie, nie leży w ich składnikach, lecz w sposobie przygotowania. Możesz zastosować dowolny przepis, robiąc na przykład tartę kokosową na maśle orzechowym albo tartę z borówkami amerykańskimi. I wtedy, podczas zagniatania kruchego ciasta na spód placka albo podczas siekania masła z cukrem wymieszanym z sypką czekoladą, myśl intensywnie o tym, czego pragniesz.
a po upieczeniu ciasta, kiedy będziesz rozkoszować się każdym jego kęsem, powtarzaj w myślach swoje marzenia. A jeśli nie masz czasu na samodzielne wypieki, idź, kup cokolwiek w ulubionej cukierni i podczas jedzenia myśl o tym, czego pragniesz, dopóki nie zjesz ostatniego okruszka. Wtedy twoje marzenia mogą się ziścić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.